Raz na kilka lat, nie wiadomo skąd i zupełnie nagle, pojawiają się gry, które popychają swój gatunek w zupełnie innym kierunku, przy okazji kreując nowe trendy. Czy tak będzie z tą grą, którą właśnie widzicie, a więc z Delta Force Hawk Ops? Tego oczywiście nie wiemy. Ale wiemy natomiast, że jest to coś, czego nie da się przewidzieć i ujarzmić. Tak jak nie da się zapiąć artystów w kajdany wymogów, narzucając im co i jak mają robić, ale jednocześnie naiwnie myśląc, że pod batem nierealnych oczekiwań, tworzyć będą coraz większe hity. Wnioskuję, że to właśnie stało się serią Battlefield, która z biegiem lat i proporcjonalnie do rosnącej popularności skrupulatnie gubiła swoją tożsamość, stając się powoli tworem skrojonym pod nieistniejącego odbiorcę. Jaki więc jest tego powód? Moim zdaniem, brak konkurencji. I tu pojawia się ponownie światełko w tunelu, bowiem na horyzoncie pojawiła się zmartwychwstała seria Delta Force, która wydaje się kopiować udane pomysły z serii Battlefield. Tylko jeśli dobrze przeanalizować tę sprawę, to pojawia się jedno zasadnicze pytanie. Czy aby na pewno Delta Force kopiuje Battlefielda? No właśnie. Przez fakt, że marka przeszła w ręce chińskiego studia, pierwsze o czym pomyślimy to tak, oczywiście, że nowy Delta Force kopiuje wszystko co najlepsze z serii Battlefield oraz Call of Duty i robi to bez mrugnięcia okiem. Ja powiem tylko jedno. Nic bardziej mylnego. Zacznijmy może od tego, w jakich latach pojawiły się pierwsze odsłony serii Battlefield oraz Delta Force. A więc tak, w 2002 roku odbyła się premiera gry Battlefield 1942, pierwszego Battlefielda w historii, za którego odpowiadało studio DICE. Jednak 4 lata wcześniej światło dzienne ujrzała gra Delta Force studia Novologic, a ta na wielu płaszczyznach oferowała znacznie więcej niż Battlefield 1942, a także Call of Duty razem wzięte. To ostatnie w 1998 roku jeszcze nawet nie istniało. Pamiętajmy, że pierwsza część serii Call of Duty pojawiła się dopiero w 2003 roku. Co ciekawe, również w 2003 roku pojawia się druga część serii Delta Force, nosząca podtytuł Black Hawk Down. I to właśnie ta część stanowiła inspirację dla najnowszej odsłony tej serii, a więc dla Delta Force Hawk Ops. We're searching for a warehouse full of weapons. Move out and watch for civilians. W mojej ocenie to właśnie Delta Force od studia Novologic wyznaczyła pewne standardy i nadała kierunek rozwoju zarówno współczesnej serii Battlefield, ale także późniejszym odsłonom serii Call of Duty. Nie wierzycie? To odpalmy sobie jedną z map trybu wielosobowego dla Delta Force Black Hawk Down i rzućmy sobie okiem na coś ciekawego. Tak właśnie prezentuje się jedna z najsłynniejszych map dla serii Delta Force i nosi ona nazwę Cracked. Jednak nie była to tylko i wyłącznie mapa, na której grupka graczy walczyła o punkty, w podobny sposób jak w serii Battlefield zresztą, ale zawierała coś, co zarówno zobaczyliśmy wiele lat później paradoksalnie w Battlefield 4, a także w Call of Duty Warzone. Taki pierwowzór pewnego słynnego rozwiązania. Zaciekawieni? To spójrzcie tylko na te pojazdy. Okej, tylko o co z nimi chodzi, zapytacie. Otóż pojazdy te w trybie wielosobowym zaprojektowane są tak, że przez całą rozgrywkę jeżdżą po z góry narzuconej drodze. Każdy z graczy w dowolnym momencie może do nich wskoczyć, chwycić karabin maszynowy, a następnie ostrzelać wroga. Jadą one tak cały czas, nie da się ich zniszczyć ani zatrzymać. Przynajmniej tak to pamiętam, a jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Ale czy czegoś wam one nie przypominają? No cóż, przenieśmy się w takim razie 10 lat w przyszłość, do roku 2013, w którym to odbyła się premiera gry Battlefield 4. Jak zapewne dobrze pamiętacie, pewnego rodzaju wyróżnikiem na kilku mapach były pociągi pancerne, a te działały w taki sam sposób jak wspomniane hamery w Delta Force Black Hawk Down. Można było na nie wskoczyć, prowadzić ogień i jeździły po z góry narzuconym torze. Nie można było ich także zatrzymać. Gdyby tego było mało, w Battlefield 1 również mieliśmy podobne rozwiązania, które studio DICE nazywało behemotami. Natomiast 4 lata po premierze Battlefield 1 w Call of Duty Warzone z czasem pojawił się pojazd oferujący graczom niemal identyczne doświadczenie. Był to również pociąg. I tutaj pierwsza mała ciekawostka przy okazji.
Na najnowszym materiale pochodzącym z Delta Force Hawk Ops widzimy kilka scen z pojazdami przypominającymi Hammery z Black Hawk Down. Czy będą one działały na tej samej zasadzie co w pierwowzorze? Zobaczymy. Drugą ciekawostką natomiast jest fakt, że już wówczas w tej grze zaimplementowana była ciekawa funkcja zmiany wyposażenia bezpośrednio z poziomu rozgrywki. Wystarczyło wejść do takiego budynku przedstawiającego zbrojownię, a następnie, będąc w środku, dostosować swoje wyposażenie. Super sprawa. Na tym jednak nie koniec, bowiem Delta Force Black Hawk Down to także współczesność, gdzie w tamtych latach niezwykle popularny był okres II wojny światowej. Następnie pojazdy latające, bitwy na ogromnych mapach i w pewnym stopniu destrukcja otoczenia. Przyjrzyjmy się więc temu bliżej. Na potrzeby tego odcinka odpaliłem sobie tę część i po tak wielu latach nie pamiętałem nawet, że istniała tu pewna forma destrukcji mniejszych obiektów, jak skrzynki, beczki czy pojazdy. Spójrzcie zresztą na to. To właśnie tę mapę Studio Team Jade postanowiło przenieść do Delta Force Hawk Ops oraz znacząco usprawnić. Zobaczyć to możecie na tym porównaniu. Okej, zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. Na materiale widzimy tę lokację oraz to, jak prezentuje się ona w najnowszej wersji. Odpalmy sobie teraz tę mapę i zobaczmy, jak ogólnie się ona prezentuje i czego możemy spodziewać się w najnowszej jej wersji. To jest dokładnie to miejsce, jakie widzieliśmy na materiale deweloperów. Jak sami możecie zauważyć, najnowsza wersja tej mapy zachowała układ oryginału, z tą różnicą, że twórcy znacząco zróżnicowali teren na jej obrzeżach, dodając przewyższenia, jakieś skały i przejścia. Całość w mojej ocenie prezentuje się naprawdę imponująco. Jednak Delta Force Hawk Ops posiada także pewien tryb, który do tej pory stanowił wyróżnik, ale dla serii Battlefield. Na myśli mam tryb Tytan. W jednym z materiałów udostępnionych przez studio Team Jade zobaczyć możecie, jak gracze przejmują pewne stanowisko rakietowe. Po jego przejęciu następuje sekwencja namierzania celu, odpalenia rakiety, a ta następnie z impetem uderza we wrogi punkt. Wygląda to identycznie jak w słynnym, jakże genialnym trybie Tytan dla Battlefield 2142. Swoją drogą, był to jeden z najlepszych trybów dla serii Battlefield, który z jakiegoś powodu został zaniedbany w Battlefield 4, a finalnie zapomniany. Wspomniałem jednak o destrukcji otoczenia. Okazuje się bowiem, że pod tym względem Delta Force Hawk Ops może zaoferować poziom, jaki widzieliśmy w Battlefield 3 przykładowo. I choć w pierwszym materiale pochodzącym z tej gry nie było tego widać, to najnowsze filmy prezentujące rozgrywkę pokazują, że destrukcji ulegać będą nie tylko betonowe murki i niewielkie przeszkody, ale także całe ściany w budynkach. Niestety, wciąż nie wiemy, jak będzie z wydajnością tej gry, jak w praktyce destrukcja ta będzie się sprawdzała i czy nie będziemy mieli do czynienia z czymś przypominającym tak zwany input lag, objawiający się tym, że strzelamy w ścianę, a ta ulega destrukcji dopiero po niewielkiej chwili. Coś podobnego występowało nawet w Battlefield 4, co było szczególnie widoczne, gdy wjeżdżaliśmy czołgiem w budynek. Widać było, że moment uderzenia oraz moment samej destrukcji nie były ze sobą idealnie zsynchronizowane. Kolejną obawą jest niestety coś, co widzieliśmy także w WW3 i wiązało się z pracą zawieszenia samych pojazdów. O ile w WW3 obrót kół nie był zsynchronizowany z faktyczną prędkością poruszających się pojazdów, co wyglądało dziwnie, tak zauważcie, że w tym ujęciu z Delta Force Hawk Ops jedno koło wydaje się lewitować w powietrzu. Wygląda to niestety sztucznie. Okej, jeśli już marudzę. To sam model lotu śmigłowców wydaje się bardzo uproszczony i niezwykle prymitywny. A szkoda, bowiem tak działający nie stanowić będzie wyzwania dla gracza. Dla mnie wciąż niedoścignionym ideałem jest ten z Battlefield 3. Wytłumaczeniem może być tu jednak fakt, że gra jest jeszcze na wczesnym etapie produkcji, sporo rzeczy nie działało tu jak trzeba.
To, co niestety może martwić, to specjalne umiejętności postaci w tej grze zbudowane według wpychanego wszędzie modelu opartego na specjalistach i modnych indywidualnościach. Jednak to ocenimy sobie po premierze dopiero. Na tę chwilę jednak, po bliższym przeanalizowaniu sobie wszystkich materiałów, muszę powiedzieć, że gra prezentuje się naprawdę obiecująco. Tak na marginesie. To interesujący jest tu fakt, że twórcy najnowszej części przed przystąpieniem w ogóle do prac nad grą skontaktowali się z najbardziej zasłużonymi deweloperami z byłego studia Novologic i rozmawiali o historii tej serii, o jej tożsamości oraz o tym, co ją wówczas określało. Oczywiście nie spodziewajmy się remasteru tej serii i przeniesienia wszystkiego jeden do jednego, ale ja przynajmniej mam nadzieję na dobrą grę, która owszem, może być zbudowana w oparciu o skórki wszelkiego rodzaju, ale takie, które wpiszą się w klimat tej produkcji oraz stylistykę samej gry. Jednak jak będzie finalnie z Delta Force Hawk Ops? Tego oczywiście na ten moment nie wiemy, ale powiem wam tylko, że już wkrótce będę miał okazję zagrać osobiście, więc na pewno opowiem wam o niej nieco więcej. Dajcie jednak znać, jak wy to widzicie i co waszym zdaniem gra powinna zaoferować, aby mogła stanowić realną konkurencję dla serii Battlefield. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i trzymajcie się. Cześć.